Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci. Wisława Szymborska. Nasi koledzy samorządowcy, którzy w ostatnim czasie odeszli do wieczności, na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Janusz Bargieł, wieloletni samorządowiec i społecznik, współinicjator powstania Związku Powiatów Polskich, starosta Olkuski pierwszej kadencji, w latach 2001-2005 senator RP i przedstawiciel Polski w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy w Strasburgu. Andrzej Burta, polski samorządowiec, radny i przewodniczący Rady Powiatu Kluczborskiego, doktor nauk weterynaryjnych i urzędnik państwowy. W latach 2011-2012 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Adam Myrda, wieloletni samorządowiec, od 1998 roku radny, następnie przewodniczący Rady Powiatu Lubińskiego. W piątej i szóstej kadencji starosta lubiński, społecznik, jeden z założycieli Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Powiatu Lubińskiego Lubin 2006. Marcin Niedziela, samorządowiec oddany sprawom Małopolski, od 2010 roku radny Rady Powiatu Oświęcimskiego, starosta oświęcimski szóstej kadencji, społecznik związany z Kętami. Littera scripta manet. Słowo zapisane pozostaje. Tak i życie, które jest zapisane efektami pracy i zaangażowania na rzecz wspólnoty mieszkańców, nigdy nie umiera. Niech symboliczna chwila ciszy będzie świadectwem tego, że są obecni w naszej pamięci.